Cześć, witam w kolejnym SOS WMT, czyli subiektywnie o squashu w minionym tygodniu. To nadal będzie subiektywne podsumowanie tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w squashu, silnie naznaczone moimi opiniami i przerywane komentarzami osobistymi. Dzisiaj subiektywny przegląd wydarzeń z okresu od 18 do 24 lutego 2022. 18-19 lutego w klubie Club Squash and Fitness w Lublinie odbył się turniej rangi A pod nazwą BMW Best Auto Squash Cup 2022 Mistrzostwa Polski Wschodniej. Do kategorii Damski Open zapisały się 22 zawodniczki. Wygrała Natalia Ryfa, pokonując w finale Dominikę Witkowską 3-0. Sensacją drabinki była Maja Maziuk, która skończyła na czwartym miejscu. Maja trenuje w Australii, w drodze do finału pokonała kolejno Weronikę Zimecką i Małgorzatę Owczarek. Uległa dopiero Dominice Witkowskiej. I taka ciekawostka, między zawodniczkami jest dokładnie 30 lat różnicy. Do kategorii Open zapisało się 53 zawodników. Wygrał Leon Krysiak, pokonując w finale Marcina Sikorskiego 3-0. Na trzecim miejscu był Adam Pelczyński. Dla Leona był to zapewne pamiętny dzień, bo po raz pierwszy wygrał turniej A dzięki zdobytym punktom. Został najmłodszym numerem 1 w rankingu PZSQ. Równie miłą niespodziankę swoim kibicom i trenerom sprawił Wojtek Dobrzyński. Ten 18-latek po raz drugi z rzędu w turnieju rangi A pokonał Mikołaja Rogalskiego. Mam nadzieję, że zwycięstwa młodych zawodniczek i zawodników dobrze wróżą przyszłości polskiego squasha. Tymczasem w świecie ludzi bliższych mi wiekiem Przemysław Atras przez 53 kolejne turnieje rangi A kończył w top 8. Przedostatni raz poza ósemką był w listopadzie 2014 roku, po raz ostatni w minioną sobotę w omawianym turnieju. Mniej więcej w tym samym czasie w Bydgoszczy w klubie Squash Point odbył się turniej rangi B3 pod nazwą Squash Point Cup. Zapisało się 23 zawodników, wygrał Jakub Stachurski, pokonując w finale Bartosza Kapuścińskiego 3-0. Chyba najwięcej emocji było w finale o piąte miejsce, bo mecz trwał 50 minut i ostatecznie Jakub Dyczkowski pokonał Jarosława Zielaka 3-2. Ale jeśli wierzyć statystykom, to innym meczu było 25 letów. Jeśli to nie jest jakiś błąd, to może ktoś nam napisze, co tam się podziało. 19 lutego w Krakowie w klubie Atlantic Squash miał miejsce turniej B4. W kategorii Open wystąpiło 16 zawodników i wygrał Mikołaj Mącznik. W kategorii Damski Open zapisało się 10 zawodniczek, wygrała Julia Ogrodnik. Jak już zmiankowałem w zeszłym tygodniu, w Washington DC w klubie Squash on Fire miał miejsce turniej rangi PSA Platinum. Wielu zawodników wróciło do typowo angielskiego squasha, czyli grali bardzo długie zagrywki, starając się zamęczyć przeciwnika bądź czekając na jego błąd. Niewiele było ciekawych, atrakcyjnych zagrań. Mecz squasha, w którym powtarzane są 3-4 schematy do znudzenia, no jest niestrawny nawet dla takiego wielkiego fana squasha jak ja. Natomiast ciekawostką z tego turnieju były streamy live na YouTubie. Takie streamy live mają w sobie bardzo duży potencjał. Z jednej strony na bieżąco możemy śledzić to, co się dzieje na korcie, ze strony drugiej możemy to komentować na żywo z innymi pasjonatami squasha z całego świata. W finałach Nur El-Sorbini pokonała 3-1 Joelle King. I ten finał był moim zdaniem ciekawszy od finału męskiego, w którym Mohamed El-Shorbagi pokonał Joe McKina 3-0. Prawda jest taka, że Joe McKin był mocno zmęczony po wcześniejszych swoich meczach, które trwały naprawdę bardzo długo. Natomiast El-Shorbagi, co widać ewidentnie na filmach i powtórkach, nie jest w pełni jeszcze w swojej formy. Wistro po raz kolejny pokazał nam, dlaczego nazywany jest marksmanem. Natomiast pokazał nam to tyle razy, że nawet mnie to już powolutku brzydło. Czekałem na jakąś inną akcję, czekałem na coś ciekawego. Niestety niewiele tego było. Tydzień temu zastanawiałem się, czy Squash on Fire ma coś wspólnego z remizą strażacką. Dzięki informacjom na czacie, które były dostępne w trakcie live'a, dowiedziałem się, że rzeczywiście ma. Pod klubem jest remiza strażacka nadal działająca. Chyba najciekawsza rzecz z całego tego turnieju to relacja tego, jak Joe się z zawodowym strażakiem ściga w ubieraniu stroju. 20 lutego na blogu Pan Squash ukazał się kolejny artykuł budzący sporo kontrowersji. Sauna versus squash. Kontrowersje wynikają z tego, że artykuł pokazuje, że badania naukowe po raz kolejny obalają głęboko zakorzenione mity. Natomiast badania nie są jednoznaczne. Brakuje nam jeszcze sporo wiedzy w tym zakresie, podobnie jak było w przypadku morsowanie versus squash. Zainteresowanych odsyłam do obu artykułów, które serdecznie polecam, jako ich autor.
23 lutego w wiecznym mieście, czyli Chicago, zaczął się Windy City Open. Kolejny turniej PSA, o którym będę mówił za tydzień, gdy on się zakończy. Na korty wracają kolejni gracze ze światowej czołówki, są relacje live na YouTubie, zachęcam do ich zobaczenia, żeby zapoznać się z tym formatem. I na pewno każdy, kto lubi oglądać squash w telewizji, powinien tam znaleźć coś ciekawego dla siebie. W świetle ostatnich wydarzeń często słychać z różnych ust, głównie polityków lub przywódców związków sportowych zależnych od pieniędzy tychże polityków, że sport to nie polityka. Gówno prawda. Rywalizacja sportowa, aktywność fizyczna, treningi to zwykle jest z dala od polityki. Ale sport międzynarodowy to przede wszystkim polityka, potem pieniądze, dalej sportowi celebryci, zawodnicy i dopiero na końcu kibice. Choć to ci ostatni wszystko sponsorują. Decyzje organizacji dużych imprez są podejmowane przez polityków, bo idą za tym ogromne pieniądze. Duże związki sportowe to wewnętrzne rozgrywki polityczne, o to kto dopcha się do koryta i ile pieniędzy z niego zagarnie. I tak dalej, mógłbym bez końca. To polityka i związane z nią pieniądze decydują o tym, że squash nie jest sportem olimpijskim. Oczywiście, gdy idziemy na kort sobie pograć, gdy jedziemy na turniej, to gdzieś mamy tę całą politykę. Chcemy odpocząć, zrelaksować się, oderwać od codziennego kieratu i miło spędzić czas. Subiektywna minuta to blog w SOS WMT, w którym będę wyrażał swoją opinię na temat moim zdaniem ważny w minionym tygodniu. I cały czas staram się, żeby moje publikacje były z dala od złych emocji. To na pewno nadal będzie się działo na blogu pansquash.pl. Natomiast na dziennik squasha niekoniecznie. Miałem nagrany inny materiał, niestety Putin pokrzyżował moje plany, choć to nadal jest nic w porównaniu z tym, jak mocno pokrzyżował plany mieszkańcom Ukrainy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Ja jutro jadę na rozgrywki drużynowe i wszystkim, którzy będą grali w różnych częściach Polski, życzę miłej atmosfery i przyjemnie spędzonego czasu. Wszystkim Wam życzę spokoju na korcie i korzystajcie z każdej chwili, żeby robić to, co sprawia Wam przyjemność. Bo to czyni świat odrobinę lepszy. Cześć i trzymajcie się. Powodzenia na korcie.